Jak powstają wyścigi Formuły pierwszej, w których każdy kierowca pędzi na złamanie karku nawet 350 km na godzinę i każdy ułamek milisekundy ma znaczenie, także przy tworzeniu transmisji. Miałem wyjątkową okazję jako jedyny redaktor z Polski wybrać się do centrum nadawczego Formuły pierwszej w Biggin Hill pod Londynem, gdzie mogłem sprawdzić całą technologię, jaka stoi za tym, byśmy mogli oglądać nasze wyścigi z dowolnego miejsca, na dowolnym urządzeniu i u dowolnego nadawcy. Jesteście ciekawi, jaka technologia tam jest w środku? No to zapraszam do oglądania. Chyba nie muszę nikomu tłumaczyć, że Formuła pierwsza to ogromne przedsięwzięcie. Transmisje docierają do 180 krajów na całym świecie, a w dodatku są bardziej skomplikowane w realizacji niż finał Ligi Mistrzów UEFA czy finał Eurowizji. Jednocześnie jestem niemal pewien, że o globalnym centrum nadawczym w Biggin Hill wielu z Was nie słyszało. Natomiast na zaproszenie Lenovo, które dostarcza do tego centrum swoją zaawansowaną technologię, miałem okazję sprawdzić, jak to wszystko wygląda od kuchni i oczywiście tutaj nie można wszystkich sekretów wyjawić, ale myślę, że będę miał dla Was parę ciekawych rzeczy. Ale najpierw odpowiedzmy sobie na pytania, czym zajmuje się globalne centrum nadawcze i właściwie dlaczego powstało? Przecież tak naprawdę na wyścigi musi przyjechać cała ekipa techniczna, która jest na miejscu. Trzeba rozstawić kamery, trzeba rozstawić światłowód, trzeba przygotować sensory i bolidy pod to, żeby można było z nich transmitować sygnał. No i tak naprawdę wydawałoby się, że najsensowniej będzie ten sygnał nadawać bezpośrednio z miejsca wyścigu. Ale przez ostatnie lata świat uległ zmianie, między innymi przez pandemię i okazało się, że możliwości technologiczne także znacząco wzrosły, więc być może łatwiej będzie tworzyć takie transmisje w jednym miejscu, a ten sygnał następnie wysyłać do całego świata. Ale nie ma co gdybać, zapytałem Pita Samarę, który jest dyrektorem do spraw technologicznych przedsięwzięć w Formule pierwszej, by powiedział mi, dlaczego właściwie zdecydowano się na utworzenie takiego centrum nadawczego w Biggin Hill. We want to be more sustainable tomorrow than we were yesterday. So when you have that in your heart, and we as an organization believe that in our heart, we need to think about sustainability on every decision we make. So one of the biggest things we were doing was taking all of our equipment to the track and all those people. And if you imagine the equipment and the people, that's a quite a big lump of people going around the world and equipment. So we felt the remote operations, when technology allowed us to do that, was a big strategic aim for us. Because actually, more sustainable, better for us from a growth point of view, but of course, more efficient. The main driver was sustainability. Technology allowed us to do that. Technology is an enabler. Korzyści są środowiskowe, korzyści są związane z tym, że nie trzeba się tak bardzo przemieszczać, a samo studio w takiej pierwotnej formie powstało w zaledwie 5 tygodni, także jest to imponujące przedsięwzięcie, a jeszcze bardziej imponujące będzie, gdy zobaczycie, co dzieje się w środku. Tworzenie transmisji na żywo z tak skomplikowanego technologicznie wydarzenia jak wyścigi Formuły pierwszej to nie lada wyzwanie. W Biggin Hill zatrudniono 140 osób, które pracują nad tą transmisją na żywo. Żeby jednak miały nad czym pracować, na miejscu wyścigu trzeba rozbić tak zwane Event Technical Center, które jest ogromnym namiotem, gdzie znajduje się ponad 750 urządzeń, które łączą się z infrastrukturą na torze. Wśród tej infrastruktury 58,5 km kabla światłowodowego, który pozwala na szybkie przesyłanie sygnałów z sensorów, jak i odbieranie ich z kamer znajdujących się m.in. na pokładach wozów. A ile jest tych kamer i mikrofonów? No tutaj liczby są naprawdę spore, bo mówimy o 28 kamerach, które są na stałych pozycjach, o 7 kamerach, które cały czas znajdują się na plecach operatorów, którzy przemieszczają się na przykład w okolicy pitstopu. Mówimy też o kamerach znajdujących się w bolidach. Tych może być nawet 90 we wszystkich pojazdach. Wśród nich m.in. kamery bezpośrednio z kasku, ale także i z pokładu. No i oczywiście też kamery operujące w 360 stopniach. No i oczywiście też kamery operujące w 360 stopniach. Są też kamery na dronach, jak i kamera helikopterowa, tak by wyścig dało się oglądać z każdej perspektywy. A żeby usłyszeć każdą perspektywę, na torze znajduje się łącznie 147 mikrofonów, a dźwięk przestrzenny dobrze komponuje się z treściami w rozdzielczości 4K i z obsługą HDR dla lepszej rozpiętości tonalnej. Zresztą na samym torze mamy też około 1200 sensorów mierzących m.in. czas, temperatury oraz wszystkie niezbędne parametry, które potem wyświetlają się w trakcie wyścigów. No i żeby to wszystko gdzieś przesłać, no to potrzebujemy też sporo anten. Akurat na całym torze jest ich 38. No dobrze, mamy obraz, dźwięk, informacje z sensorów. Przesyłajmy to do Biggin Hill. Potrzebujemy naprawdę szybkiego łącza. Takiego, które jest w stanie wysyłać treści z prędkością nawet 10 gigabitów na sekundę. Ale tutaj nie ma miejsca na pomyłkę czy wypadki przy pracy, dlatego mamy nie jedno, a dwa takie łącza. I oczywiście jest też pewna rezerwa na wypadek tego, gdyby coś jednak miało się stać w tej komunikacji. Gra jest warta technologicznej świeczki, bo podczas takiego wyścigu generuje się nawet 600 terabajtów danych. Wchodzimy do Biggin Hill i jest
przytulnie. Musicie przyznać, że tutaj naprawdę jest dużo ciekawych miejsc. Możecie zobaczyć także bolid, który reklamuje m.in. ideę tego, że wyścigi Formuły 1 od 2030 roku będą neutralne klimatycznie. Zobaczycie oczywiście masę ekranów, natomiast do nich przejdziemy później. Powiedzmy sobie najpierw o rzeczach, które są takimi dodatkowymi elementami tego studia. Takimi chociażby jak pomieszczenie, które pełni funkcję studia telewizyjnego. Zarówno dla Formuły 1, jak i dla wszystkich stacji, które chciałyby po prostu pojawić się w tym miejscu i z niego realizować swoją transmisję. Co więcej, mamy tutaj green screen, także można po prostu siebie nałożyć na obraz i w efekcie bardziej dynamicznie relacjonować to, co dzieje się w danym bolidzie albo to, co dzieje się na torze. Wizualizacje, które tu widzicie, powstają w oparciu o Unreal Engine, czyli silnik napędzający najbardziej wymagające gry, ale także i własne oprogramowanie Formuły 1. A żeby to oprogramowanie obsłużyć, potrzeba potężnych komputerów. I w tym miejscu pojawia się Lenovo. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego Lenovo zostało oficjalnym partnerem technologicznym. Ja też sobie tak myślałem, a nie lepiej by było na przykład być partnerem konkretnego zespołu. Natomiast Lenovo ma pewną wizję dotyczącą wyścigów Formuły 1 i opowie mi o niej bliżej Lara Rodini, która aktywowała właśnie tę współpracę. Point where mainly two, the first one technical for the big plans the Formula One had in terms of innovation, technological innovation. And then also because the two companies have in common great important values as again the innovation, the focus on the performance and the focus on the customer's needs. Lenovo is bringing the latest technology, the innovation and the custom presence because this is a daily work that we develop together. This is what we bring, the complete portfolio, so optimize the PCs, infrastructures and so servers. This is something that we support Formula One with, we empower Formula One with. Musicie przyznać, że firma technologiczna ma szansę wykazać się w miejscu, gdzie realizowane są transmisje z użyciem ponad 400 ekranów, gdzie mamy do czynienia z komputerami o ogromnej mocy, poprawiającymi treści w czasie rzeczywistym, no i gdzie po prostu potrzebna jest profesjonalna infrastruktura, która będzie niezawodna. Krótko powiedziałem Wam o studiu telewizyjnym, ale są także budki komentatorskie dla tych, którzy nie będą w stanie wybrać się na przykład do Malezji, a jednak chcieliby komentować wyścigi jak najbardziej na żywo. Oczywiście najważniejszą częścią studia w Biggin Hills są wszystkie techniczne aspekty, które sprawiają, że transmisja wygląda jak wygląda. Jeśli oglądacie wyścigi Formuły 1, to wiecie, że ich ważnym elementem są komunikaty radiowe. Czasem całkiem ostre i dość dosadne, a ktoś jednak musi je na przykład cenzurować. I do tego w Biggin Hill jest dedykowany zespół, jak i dedykowane pomieszczenie, które może nasłuchiwać komunikatów ze wszystkich stron, zarówno ze strony kierowców, jak i ze strony inżynierów. Od tego można dostać uszopląsu, ale na szczęście są narzędzia, które pozwalają wyciszać i podzielić tę pracę między konkretne wypowiedzi i konkretne osoby. Oczywiście jest tutaj też potrzebna osoba realizacyjna, która będzie wiedziała, jakie komunikaty są w danej chwili ważne, a od momentu usłyszenia komunikatu przez takie osoby do jego wyświetlenia na antenie mija z reguły od 15 do 30 sekund. W tym czasie trzeba na przykład ocenzurować pewne słowa i to także dzieje się no niemalże na żywo. Co ciekawe, z tego miejsca realizatorzy dźwięku mogą komunikować się bezpośrednio z FIA po to, by na przykład naprostowywać pewne kwestie i upewniać się, jak pewne komunikaty powinny wybrzmieć na antenie. Jak na wyścigi na żywo w Formule 1 całkiem sporo postprodukcji. Kolejnym pomieszczeniem już znacznie większym i podzielonym na trzy rzędy stolików jest pomieszczenie z wielkim ekranem. Co tutaj się dzieje? Zacznijmy od ostatniego biurka, gdzie siedzą osoby odpowiedzialne za wygląd band reklamowych i banerów reklamowych znajdujących się na torze. I teraz pomyślcie chwilę, ale przecież wszystko jest wydrukowane. O co w ogóle chodzi? Tak naprawdę wszystko jest wydrukowane, ale są miejsca, w których pojawiają się reklamy sponsorów, którzy nie mogą być na przykład reklamowani na danych rynkach. Chodzi o hazard, chodzi o alkohol i tego typu rzeczy. Także zadaniem osób siedzących w tym ostatnim rzędzie jest po prostu obróbka graficzna i to niemalże w czasie rzeczywistym, taka, by po prostu nasze oczy nie miały wrażenia, że oglądamy coś nierealnego, a te banery po prostu w takiej formie, w jakiej je widzimy, są na miejscu. Efekty tej pracy widzimy potem na nawet 8 kamerach. W środkowym rzędzie z kolei są osoby, które zajmują się oprogramowaniem, zarówno tym, które my widzimy jako animacje, jak i tym, które odpowiada za na przykład działanie aplikacji mobilnej.
One sprawdzają, by wszystko docierało tak, jak powinno, by odpowiednie dane docierały zarówno do realizatorów, jak i deweloperów, jak i wszystkich osób, które odpowiadają za całą otoczkę wokół wyścigu. W tym miejscu sprawdza się też, jak działa infrastruktura na torze i oczywiście można dopasowywać jej pracę, po to, by nie korzystać z anteny, która z jakiegoś powodu się zepsuła. Natomiast już konkretnie tymi danymi zarządzają osoby z pierwszego rzędu. To one udostępniają je zarówno FIA, jak i dziennikarzom. No i oczywiście ich zadaniem jest nie tylko dać te dane, ale też sprawić, by były one dostępne w przystępnej formie. Oczywiście część danych dociera już bezpośrednio z sensorów do naszej transmisji, takich jak na przykład informacja o prędkości, której nie ma czasu przetwarzać, no bo musi ona być dynamiczna. Natomiast pewne statystyki są wytwarzane właśnie w tym miejscu i myślę, że tutaj też jest to taka dość niewidzialna, ale ważna część pracy. Myślicie, że to wszystko i można już realizować wyścigi? Otóż nie. Jest jeszcze ekipa, która odpowiada za jakość obrazu z kamer, która łączy się z tymi kamerami, jest w stanie zmieniać ich parametry na żywo. Oczywiście poza tym, co operatorzy są w stanie ustawić, no bo to też są zdolne osoby. Jednak czasem pewne rzeczy wyglądają lepiej na podglądzie niż na faktycznej transmisji, a tutaj można to skorygować w połowie drogi, tak by na naszym telewizorze to wszystko wyglądało jak najlepiej. A w drugim pomieszczeniu znajdują się technicy odpowiedzialni za przetwarzanie informacji z sensorów. Są tam także osoby mierzące czas, bo ten oczywiście jest mierzony na miejscu i swoje narzędzia ma tutaj FIA, które organizuje wyścig, ale Formuła Pierwsza jako organizacja i też studio nadawcze mają także swoją infrastrukturę. Te infrastruktury muszą działać w perfekcyjnej synchronizacji po to, by rezultaty nie różniły się od tego, co pojawi się w protokołach z wyścigu. Ale przejdźmy do najważniejszej części, czyli studia realizacyjnego. Tutaj także są ogromne ekrany i tutaj także jest reżyser, bowiem tak, transmisja na żywo ma swojego reżysera, który co więcej musi podejmować decyzje bardzo szybko, średnio co 2 sekundy. Wybiera on kamery, decyduje się na pokazanie konkretnego pościgu. No i oczywiście, jako że te decyzje są podejmowane na żywo, muszą być odpowiednie i musi to być osoba, która czuje ducha Formuły Pierwszej. W pewnych momentach zdarza się, że jest 100 źródeł informacji, z których należy wybrać to prawidłowe. Tutaj mówimy o transmisji sygnału, który jest wysyłany do wszystkich nadawców, telewizji internetowych. Natomiast wszyscy dobrze wiemy, że Formuła Pierwsza ma także własne rozwiązanie, własny serwis streamingowy. I tutaj mamy osobny stół realizacyjny. Natomiast to nie jest tak, że te treści będą się diametralnie różnić, ale na przykład mogą być połączone z zespołem komentatorskim, który tworzy właśnie transmisję wyłącznie dla streamingu F1. No i oczywiście pojawiają się jakieś detale, które mogą być opowiedziane nieco inaczej, ale przede wszystkim to miejsce służy do tego, żeby te treści wyłuskiwać i potem szybko przetwarzać, po to, by wysyłać je do zespołów odpowiedzialnych za tworzenie treści na media społecznościowe, po to, żeby każdy mógł zobaczyć treści powiązane z Formułą Pierwszą w bardzo szybkiej formie na mediach społecznościowych. Uff, dojechaliśmy do mety, to było bardzo szybkie. Podzielcie się w komentarzu Waszą opinią o tym centrum nadawczym, ale możecie też w sumie dać znać, kto w tym sezonie wygra trofeum Formuły Pierwszej, kto będzie najlepszym zespołem, no i kto będzie najlepszym kierowcą. Jestem ciekawy Waszych opinii i oczywiście zapraszam gorąco do lajkowania, subskrybowania i zostawania z nami na dłużej. Do zobaczenia, cześć!